się Rysiek, jestem instruktorem w szkole jazdy kursant na kategorię C. Teraz zrobimy wszystkie ciężkie pułapki w strefie egzaminacyjnej. I polecenie teraz jest dla kursanta w lewo na pierwszy możliwy skrzyżowanie. Tutaj ładnie jedziemy, skrzyżowanie widzimy, jest znak nawet, ale informacji o tym znaku jest bardzo słabo czytelna. Nie wiem, czy pan widzi już, czy nie? Tak, widzę. No i teraz jedziemy dalej i szukamy pierwszego. Jest dość wysoko i bardzo daleko. Też trzeba zwracać uwagę, czy tramwaj czasami czy nie tramwaj, idzie tak. Z tyłu tam. No i to polecenie w lewo na pierwszym możliwym skrzyżowaniu. I zrobimy to w lewo i tutaj już pan zajmie ten lewy pas. Także tutaj z kierunkowskazem bardzo ładnie. Tylko nie wiem, czy tutaj polecenie jest w lewo na pierwszym możliwym. Widzi pan, że tu jest nakaz jazdy w prawo. Tak. No, i wjedziemy w prawo. Oczywiście tam wjeżdżamy na lewy pas i szukamy pierwszego możliwego w lewo. Tak podsumowując tą sytuację, która miała miejsce przed chwilą, to mieliśmy zakaz skrętu w lewo na skrzyżowaniu pierwszym dozwolonym, które było tak słabo oznakowane trochę. Tak. I teraz wykonanie polecenia musi nastąpić na pierwszym, które spotkamy, które jest dozwolone. Które jest dozwolone, tak jest. W związku z tym, że tu mamy nakaz, jedziemy zgodnie ze znakiem, ale już myśląc o tym, że prawdopodobnie może być możliwość na następnym skrzyżowaniu, zajmujemy lewy pas wyjątkowo. Tak, dlatego, że później z samochodem ciężarowym, jeżeli będzie na przykład godziny jakieś tam szczytu, że będzie dużo samochodów, będzie bardzo ciężko zmienić pas. I tu ma pan bardzo ciężką sytuację. Ustawia pan się blisko prawej, blisko środka, 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 blisko prawej, bo tramwaj z tyłu za nami jedzie, on ma pierwszeństwo. Jedziemy blisko prawej i ten tramwaj musi pan przepuścić, a jest bardzo wąsko. I uwaga na samochody i na tramwaj. Linia ciągła. Musi pan przepuścić ten tramwaj. Jedziemy do przodu, jeszcze jedziemy, mamy zielone. Jedziemy, niech pan jedzie do przodu. Jedziemy, jedziemy, jedziemy do przodu. Musi pan ten tramwaj przepuścić. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. On się zatrzymał? Jak się zatrzymał, to jedziemy. Uwaga na ten tramwaj z przodu. Przepuszcza pan ten tramwaj z przodu. Jeszcze. Czekamy. Tutaj właśnie na ten tramwaj z tyłu trzeba bardzo uważać z przodu też. Takie pułapki, tak? Bardzo, to bardzo ważne jest. Gdzie ten tramwaj jedzie, to go też przepuszczamy. Chyba się zbliża, tak? Tak, zbliża się. To czekamy, bo ja nie, tutaj... No, trudne miejsce. Jest bardzo, bardzo trudne skrzyżowanie. Zostaliśmy już na środku skrzyżowania. Tutaj się ruch poprzeczny otworzył. Ale przepis mówi, że powinnam udostępnić przepuszczenie. Tak. Powinnam udostępnić opuszczenie. Podjechać troszkę do przodu. Podjechać do przodu, żeby tamten... Na ich pas nie wjedziemy. No. Musimy przeczekać, aż się zamknie. Tam z tyłu sobie pojadą. Nie wiem, dlaczego ten tramwaj pojechał, Teraz możemy opuścić od skrzyżowania. Patrzymy, tylko tam w lewo jadą, czy nie, żeby tam jest... Jedziemy, jedziemy. Tramwaj jedzie. Aha, tramwaj jedzie. Patrzymy. Ale puszcza mnie. Zwaga na motor rowerzysty. Bardzo ciężko. Trudna. Dlaczego, że ten tramwaj pojechał jakby na swoim czerwonym. Dokładnie, zakłócił cały ruch. Zakłócił cały ruch. Myśmy nie zdążyli opuścić tego skrzyżowania. Ale trudne, nie? To było trudne. Trudne, trudne, ale tak. Ale myśmy mieli prawo, wjechaliśmy za sygnalizator na zielonym świetle, także... Później gorzej jest z opuszczeniem tego skrzyżowania. W przepisach ruchu drogowego jest napisane tak, że pojazdy wjeżdżające na skrzyżowanie powinny umożliwić opuszczenie pojazdu, który już został na skrzyżowaniu. Tak jest w przepisach ruchu drogowego, tak? Czyli te pojazdy powinny poczekać, kiedy my zjedziemy i wtedy wjechać, no nie? Ale tak w życiu to różnie bywa. Natomiast ten tramwaj faktycznie tutaj wyprzedził tą swoją sygnalizację. Na pewno miał inny Siemens, bo ten z tyłu stał tramwaj, a ten z przodu miał taki na pewno ten sam Siemens, tak? To samo światło musi mieć. I ten z przodu pojechał, ten z tyłu stał, zauważyłeś? Ten z tyłu stał, tak. No, tak. Także na pewno ten z przodu ewidentnie popełnił błąd. Ja znam w ogóle opuszczenie skrzyżowania.
egzaminie, kursant jedzie sam, nie wie co ma zrobić. Nadjeżdża tramwaj czy samochód, zaczyna ruszać, egzaminator hamuje i jest to automatycznie przerwany egzamin. Tak. No to było trudne, to było najtrudniejsze do tej pory, nie? Tak. Znaczy w takiej sytuacji jest to ciężkie dla kierowcy, którzy mają prawo jazdy. Zostaje na skrzyżowaniu i jest ciężko do skrzyżowania opierać. A wiadomo, jest taki ruch, takie natężenie ruchu, że nikt nie chce nas puścić. Czy zrobić tego, żebyśmy to skrzyżowanie opuścili. My na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetną pojedziemy w prawo. Zapraszamy do oglądania filmów Szkoły Jazdy Kursem na kanale YouTube i na kursy kategorii CD oraz kwalifikacji innych kursów zawodowych.